To ja może pozdrowię oglądających Szołżaka i zachęcę do oglądania. To ja mówiłem, Artur Andrus. Dziękuję bardzo. I teraz krótko. Jak podobał się występ chóru? Bardzo się podobał i to była dla mnie duża niespodzianka, bo ja się nagle dowiedziałem, że chór... Teraz sobie przypomniałem, bo w garderobie rozmawialiśmy z dyrygentem, że kiedyś dyrygent do mnie napisał, czy ja bym się zgodził, żeby chór sobie to zaśpiewał. Ja oczywiście z przyjemnością się zgodziłem, bo po to ta piosenka jest, ale o tym całkiem zapomniałem. I nagle pojawia się informacja, że może się chór pojawić w czasie mojego występu i zaśpiewać tę piosenkę, z czego się bardzo ucieszyłem. I co widać było po reakcjach publiczności, publiczność się równie bardzo ucieszyła. To są fajne akcenty w czymś takim, to troszkę wychodzi poza ramy takiego ułożonego programu i ja się bardzo cieszę, że coś takiego się zdarzyło. A nie chciałby pan zagrać dla nas, studentów tutaj w Olsztynie? Oczywiście, żebym chciał, tylko że to działa to na takiej zasadzie, że jak ktoś coś organizuje, zaprasza, no to ja przyjeżdżam, jak jest jakiś czas. Teraz w związku z tym, że stałem się najlepiej sprzedającym się, samego mnie to śmieszy, jak mówię, najlepiej sprzedającym się wokalistą w Polsce, ten czas jest troszkę kłopotliwy, bo rzeczywiście dużo się dzieje, sporo jeżdżę, no ale mam nadzieję, że się coś takiego zdarzy, że przyjadę kiedyś i dla studentów wystąpię. Ja nie wiem tylko, czy studenci będą chcieli takiego siwego faceta oglądać, bo co to za atrakcja dla studentów. Jest dużo takich, którzy są energiczniejsi na scenie, mają mniej siwych włosów albo w ogóle nie mają, bo się golą, prawda? Także no zobaczymy, jak będzie takie zaproszenie, to czemu nie. A może nam pan zdradzić, bo wiem, że jest pan również dziennikarzem, tak? Jakąś taką anegdotkę śmieszną z... swoją przygodę jakąś taką związaną z dziennikarstwem? Ja nie mam zbyt dużo takich, ponieważ ja uprawiam dosyć dziwny gatunek dziennikarstwa. To, co ja robię, nigdy nie jest przez nikogo poważnie traktowane, bo założenie jest takie, że ma nie być poważnie. I tu wtedy trudniej jest to jakąś taką wpadkę, jakiś żart, bo nawet jak coś głupiego powiem, to ktoś sobie myśli, o, żart sobie wymyślił, taki słaby, ale jednak żart. Także mi jest trudniej. Ci dziennikarze, którzy mają poważne rozmowy, to mają z tym mniejszy kłopot, bo zazwyczaj zdarzy się coś tam takiego. Ale zdarzają się takie rzeczy. Pamiętam, jak kiedyś z Piotrem Bukartykiem na przykład prowadziłem audycję taką nocną i wymyśliłem sobie, że ostatnią piosenkę w audycji o drugiej w nocy będzie piosenka Każdy ma prawo do orgazmu. On coś takiego napisał. Uważam, że to jest piękne hasło, które powinno być hasłem wyborczym każdej partii w każdych wyborach. Ale chciałem go zapytać jeszcze przed tą piosenką, czy nie zdarzyło mu się, że ktoś na przykład protestował, że ludzie się oburzali, że o takich rzeczach śpiewa publicznie. I słucham, co ja mówię, bo jest takie zjawisko w dziennikarstwie, że człowiek najpierw coś powie, a potem usłyszy, co powiedział. I słucham, co ja mówię, a ja go pytam, a na koniec jeszcze piosenka, twoja piosenka Każdy ma prawo do orgazmu. Nie miałeś z tym nigdy problemu? I ten dziad zamiast mi pomóc, bo widzi, że jestem w nieszczęśliwej sytuacji, zamiast to jakoś załagodzić, to powiedział, a nie, nawet niedługo ojcem zostanę, także jeszcze mnie pogrążył w tej mojej wpadce. Także jak widać, no takie rzeczy się zdarzają i to dobrze, że się zdarzają, bo by nudno było w tym zawodzie. Dziękujemy panu bardzo. Dziękuję bardzo.